Hej, hej, z tej strony Emi, a przed nami kolejny odcinek z serii Star Stable Aktualizacje. No i dzisiaj się trochę poziemniaczkuje. Mamy tutaj przyprawione ziemniaki na farmie Marleya. Idziemy sobie do Marleya. Jest to taki event sezonowy, pojawia się co roku. I mogę w końcu wziąć w nim udział, bo wcześniej tylko oglądałam u kogoś. Siema Emily, jesteś tutaj, żeby wziąć udział w tradycyjnym sadzeniu ziemniaków, jak wszyscy inni, prawda? Jest to coraz bardziej popularne z roku na rok. Uhu, kowbojko, nie masz pojęcia, o czym mówię? Sadzenie ziemniaków to tradycja, którą celebrujemy, kiedy mróz wreszcie odpuszcza. Wreszcie możemy zacząć uprawiać ponownie ziemię. Cieszę się. Obchodzimy to święto podczas wykopywaniu ziemniaków z pola ziemniaków, które przetrwały zimę. Nie wiem, jak ziemniaki mogą przetrwać zimę, ale jest coś szczególnego w ziemi tutaj w Jorvik. Sprawia to, że niektóre ziemniaki są gigantyczne i są odporne na zimno. Te, które przetrwają zimę, są dodatkowo niezwykle dobre i uważane za przysmak w tej części wyspy. Następnie kładziemy nowe ziemniaki w wyścigach, w których tylko najbardziej odważni zawodnicy biorą udział. Czuję, że to może być coś dla ciebie, o ile się nie mylę. Ale teraz jazda na pole ziemniaczane i wykop naprawdę duże ziemniaki. A ja nauczę cię potem, jak przygotowywać z nich pieczony przysmak. Jazda i haj, mili! Mówiąc krótko, on chyba się trochę napił tych ziemniaków, że tak powiem, bo gadał trochę od rzeczy. No, a po drugie, tak, trzeba być odważnym, bo inaczej ziemniak cię zje i nic nie zrobisz, no, no nic. Okej. Fuu, ten ziemniak jest zgniły, szukaj dalej. No cóż. Trudno, zgniły to zgniły. Dalej nie. Uwaga. No ja już myślałam, że się uda. Pewnie znowu ostatni, tak? Cecilia też sobie łazi. Nie jestem zimniok. Zgubiłam go? What the hell? Gdzie ja go zgubiłam? Przecież ty nie możesz być aż tak daleko, ej. Nie ogarniam. No dobra, jeszcze jeden został. Chyba. Po wielkości tej kropeczki pomarańczowej wnioskuję, że ostatni. Przyprawione ziemniaki. No właśnie, mówiłam, że przypadkiem ostatni. Tak myślę, że ostatni, bo jakbym zrobiła, to też by zniknęło to kółko, ale tak mi się wydaje. Po co bym miała umieć przeskoczyć? Przecież wiadomo, że nie umiem, no nie? Znowu. Ale udało się chociaż tyle. Wow, Emily, spójrz na rozmiar tego ziemniaka. To źle brzmi. Zresztą jak go wzięłam, to chyba wiem, bądź botanikiem. Wow, Emily, co to za znalezisko, ten ziemniak będzie idealny. On cały czas się tak ekscytuje. Teraz zobaczmy. Ten ziemniak musi zostać upieczony, ale potrzebujemy dodatkowych składników, aby był to idealny pieczony ziemniak. Czego teraz nam brakuje, to szałwia ze Srebrnej Polany i tradycyjne masełko. Aż się głodna robię, ja chcę. Zacznijmy od zbierania szałwi ze Srebrnej Polany. Znajdziesz ją w pobliżu brzóz, niedaleko stajni. Powiem wam, tak, to jest oryginalne. Miałam kiedyś w domu, przed remontem nazwijmy to, kominek. I w tym kominku piekliśmy sobie ziemniaczki. Jak byłam mała, bardzo mała, więc jak sobie pomyślę o takich pieczonych ziemniaczkach, to mam ochotę po prostu umrzeć, mówię wam. Więc nie dręcz mnie Marle, ja też chcę. To naprawdę ładnie wyglądające zioła, dzięki. Tak szybko mi poszło z tymi ziołami, ja się nie znam na tym, utruję was. Wycieczka do Srebrnej Polany. Teraz potrzebujemy trochę masła, aby przygotować idealnego pieczonego ziemniaka w stylu country, co? Możesz pojechać po masło? Świetnie. Pojedź na pocztę w Srebrnej Polanie do Dereka. Powinien mieć dla mnie paczkę ze świeżym masełkiem.
W ogóle paczkę, znaczy masło w paczce, okej. Nie wiem, jakoś mi się to zawsze takie dziwne wydawało, w sensie... Nie wiem, ja tam często zamawiam różne rzeczy przez internet, ale żeby żarcie, chociaż wiem, że też sprzedają, albo nie wiem. Czasem słyszę, że ktoś sobie tam wysyła jakieś jedzonko. Ja tego nie widzę, ale co kto woli. Mamy naszego Dereka. Witaj, Emily. Chcesz coś wysłać, czy przyjechałaś coś odebrać? Ani jedno, i drugie. Jak się masz? Jasne, że mam przesyłkę dla Marleya. Proszę bardzo. Pozdrów go ode mnie. Zawsze możesz wierzyć listonoszowi. No nie jestem taka tego pewna, że zawsze, ale... Skara, tak mówisz. To niech będzie. Że wierzę w to, tak? Oczywiście muszę się zawsze zabić, ale lubię ten skrót. So... Nie narzekam, tak? Dobra. Och, to jest idealne, Emily. To masło jest najlepsze. Zruszyłam się razem z tobą. Dziękuję, pieczony ziemniak. Co? Ziemniakowi dziękujesz? Spoczko. Aha. Czyżby... Nie, co ja poradzę? Nie wyścig. Będzie mi zimnioka robić, tak? Boję się, na czas pewnie. Jesteś więc gotowa na przygotowywanie idealnego ziemniaka. Moja rodzina posiada tradycyjny przepis, który przekazujemy od pokoleń. Teraz czas na ciebie. Nie jestem twoim pokoleniem. Myślisz, że to będzie łatwe? Wygląda na łatwiejsze niż w rzeczywistości jest, Emily. Upewnij się, że podążasz według moich instrukcji, aby przygotować epickiego, pieczonego ziemniaka, jakby soski. Zaczynamy. Co? What the hell? Swoją drogą... Będziemy jednego ziemniaka robić. Podążaj za instrukcjami Marleya, aby przyrządzić idealnego pieczonego ziemniaka. A on sam nie zbiera reszty i wszystko naraz, tylko koń nie chce zjeść. Pozostały czas. Włącz piekarnik, aby się nagrzał. I wpadałem na to. Co ten piekarnik robi na ulicy, bez prądu, bez czegokolwiek, na deszczu? Jakby był, weź ziemnioka. Tego konia tu położyłam, to było bardzo inteligentne z mojej strony. Włóż do piekarnika. Przynajmniej ten kuń mi nie przeszkadza. Weź zioła z pudełka na stole. Ale i tak zasłania mi ten kuń. Nie mój, ale spoko. Zmieszaj masło z ziołami. Ja bym chciała chociaż masełko z ziołami. Moja ciotka robiła takie pyszne masło z czosnkiem. Wyciągnij ziemniaka z piekarnika, uwaga, jest gorący. I to masło było po prostu genialne. Rozprowadź masło ziołowe na gorącym ziemniaku. Potem sobie kupowałam w sklepie taką bułkę chrupiącą z masełkiem, z czosnkiem. Uwielbiam. Tutaj u siebie nie widzę takiego, ale było mega. Uhu, Emily, to pachnie niesamowicie dobrze. Daj mi spróbować. Nom. To jednego ziemniaka robi, on jeszcze mi zeżer. Chrup. Boskie besoski, tak. To najlepszy pieczony ziemniak, jakiego kiedykolwiek spróbowałem. Przywołuję do wspomnienia, kiedy byłem małym chłopcem i babcia robiła takie ziemniaki, które przyprawiało gęsią skórkę. Wow, ten smak jest identyczny. Ech, te stare, dobre wspomnienia. Się tak ekscytuję jakimś ziemniakiem, boję się. Ale spokojnie, nic nie mówię. Też bym chciała. Czas na tradycyjne sadzenie ziemniaków. No dobrze, Emily, nauczyła się zajmować ziemniakami, które przeleżały całą zimę w ziemi. Nadszedł moment na najlepszy punkt wiosennego świętowania. To dzień na sadzenie nowych ziemniaków. Powiedz do Elfi i pozwól, że wyjaśni ci ona, jak sadzimy nowe ziemniaki. Jeśli lubisz się ścigać, prawdopodobnie spodoba ci się to bardzo. Zrobiliśmy kilka małych rzeczy, aby wyglądało to na bardziej świąteczne. Zanim pojedziesz, weź ze sobą ziemniaki, które tutaj leżą. Powodzenia, Emily. Nie, pojadę zbierać ziemniaki bez ziemniaków. Znaczy, sadzić. Tak. No dobra. Bierzemy ziemniaki i jedziemy. Znowu mi w tyłek w konia włazi. No. Chociaż jakby troszkę mniej. Znowu mi się nie uda przyjechać. Wow, przyjechałam, pierwszy raz w życiu. No dobra, nie lubię wyścigów. Szczególnie takich, nie wiem, jak to powiedzieć, no takie z tymi... z barierkami, że tak powiem, to jeszcze. Nie wstydź się, chodź i zacznij świętować z nami.
Jesteś gotowa na wyścig w sadzeniu ziemniaków? Nie. Witaj, nieznajoma. Nazywam się Elfie, jestem na farmie Marleya, czymś w rodzaju pomocnika, czymś. Oporządzam konie, sprawdzam, czy wszystkie czują się dobrze. Cieszę się. Mówisz, że byłaś już u Marleya? Dobrze, wiesz, w takim układzie, jak ważna jest dla nas stara tradycja, jak świętujemy, że mróz wreszcie odpuścił. Na moment znów możemy uprawiać ziemię. Czekamy na to przez całą zimę. Co roku jestem tak podekscytowana tym festiwalem. Szczęście po prostu mnie rozsadza, uhu. No ja tam też zawsze czekam na wiosnę, masakra. Zorganizowaliśmy wyścig, w którym sadzisz ziemniaki w ramach świętowania, że ziemia już nie jest zamarznięta. Rozumiem, że chcesz wystartować, ale zawsze najpierw testujemy wyścig, aby każdy rozumiał reguły. Wyścig polega na tym, aby do zaznaczonych miejsc na polu zasadzić tak dużo ziemniaków, jak to jest tylko możliwe. Następnie musisz się pospieszyć w powrocie, aby jako pierwsza dojechać do mety. To bardzo prestiżowe wyścigi i każdy chce w nich zwyciężyć. Do siodła i pędź niczym wiatr. Ale jak mam to zrobić, skoro jakby jestem tylko sama? O, dostanę jakąś bluzkę. Co to jest za wyścig? Chyba, że czas jest liczony, no ale... Mam tych zimnioków, nie wiem, gdzieś 10 koło posadzić. Aha, nie trzeba klikać. No to tyle, dobrze. I mam to zrobić jakoś mniej więcej na czas. Trochę trzeba tak jeździć zygzaczkiem. Takie trochę planowanie, no nie? Przeszkody też są, ale... Oczywiście musiałam się zciąć. To jest przecież logiczne. Hello. Logika. Mam jeszcze 4 minuty. To nie jest źle. Ale jakiś rekord to chyba nie moja bajka. Teraz już będzie trudniej. Mało zostało i trzeba jeździć w kółko. Wszystkie ziemniaki są zasadzone. Pojedź do mety. Gdybym jeszcze wiedziała, gdzie jest ta meta. No dobra, jest zaznaczone. No dobra. Zostało mi jeszcze 4 minuty ponad, czyli 52 minuty, znaczy sekundy mi to zajęło, 52 minuty, tak. Więc nie jest aż tak źle. Uhu, dobra jazda, wygląda na to, że jesteś gotowa na kolejny wyścig. Pojedź do tablicy, aby ponownie wziąć udział w wyścigu grupowym. To był trening, czy to nie był trening do cholery grupowym, nie rozumiem. Powodzenia, Emil, wierzę w ciebie. To nie mogę sama brać udziału, tylko w grupowym, a to miała być próba. Czy mogę sama... Ziemniaczana marynarka. Ja wiem, czy ona jest ziemniaczana. Ekskluzywna ziemniaczana marynarka. Festiwalu wiosennego 2018. Nawet niezła, muszę przyznać. Raczej nie jest zrobiona z ziemnioka. No i zobaczymy, co tam kolejnego ciekawego nas czeka w tej grze. Mamy sobie ten teren, nie wiem jak to powiedzieć, obok Jorvik City Plaza. Czarna dziura się w końcu odblokowała. No i mamy nowe rzeczy dostępne. Nowy sklep i w ogóle wszystko super. Sprzęt. No niestety jest, nie jest coś dostępnego. No coś tam ewentualnie jest za szylingi, więc nie będę aż tak narzekać. Sprzęty są... Nie wiem. Siodła nawet niezłe. Koń musi cały czas mi przeszkadzać. Owijek sobie nie kupię, bo są tylko za Star Coinsy. Okej. Miasto się nie chciało załadować. Odzież do jazdy konnej, madam, coś tam. A tu mamy Jolistera. To jest jakby sklep właśnie taki już dla ludzi. Więc zobaczymy, co mają tutaj fajnego. Ładne, ładne. I też są są za szylingi. Mają nawet staty. To nie jest tak źle. Wprawdzie ja tam lubię mój strój, ale... Spódnice, nie moja bajka. Piesio przyszedł ze mną do sklepu, ale słodko też będzie mierzył. Kupię mu nową apaszkę na szyję. Znowu czarna dziura.
Spoko. Goni tramwaj, to jest piękne. Wbiegnę do niego, biegnę w biegu. Jak to właśnie tak pokazują czasem, nie? Na filmach, w jakimś tam, jakimś, nie wiem, miejscach na ziemi, nie wiem gdzie, gdzie tak się właśnie wskakuje, trzymać takie barierki i tak można sobie po prostu wskoczyć do tramwaju, który jest otwarty. Wiem, że tak też jest w niektórych miejscach nadal i dla mnie to jest creepy, że się wyskakuje w biegu. Też właśnie czytałam, nie wyobrażam sobie tego. Nawet sam otwarte drzwi to jest takie, czasem są drzwi otwarte w autobusach, jak jest lato, jest bardzo gorąco, ja się zawsze boję, że się zabiję. Albo jak się drzwi w pociągu zablokują. Wprawdzie pociąg szybciej jeździ od autobusów czy tramwajów, ale i tak creepy. No, więc w moich pięknych, tęczowych tych wstążeczce jestem sobie, strojów nie będę za bardzo kupować, ale spoko. Mimo wszystko fajnie. Dają nowe ubranka. Ja tam w sumie nawet lubię fajnie wyglądać w tej grze. Chociaż mimo wszystko wybrałam sobie jakieś tam stroje, już jakby więcej mi to nie kręci, ale... Mamy sobie tutaj więcej tych zakładek na ubrania, powiedzmy tak. Dodali jakby niektórych, jakby ktoś chciał mieć więcej. Ja mam zwykle jedną zapchaną i tu nawet niecałą, więc ja nie jestem kolekcjonerem. Sprzedaję wszystkie ubranka, jakoś mi to zwisa. Ale dostałam stajenną na 12 dni z kodu, bo ja nigdy w życiu nie kupowałam stajennej. Konie będą szczęśliwe raz w życiu, ale to też nie ma sensu, bo potem znowu nie będę się nimi zajmować, tak, jestem okropna. No i myślę, że już powoli będę kończyć ten odcinek. Mamy trochę nowości, zadanek. Taka dziewczynka klęczy, okej. No i niedługo zobaczymy się w kolejnym odcinku z tej serii. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Bardzo lubię te zadanka z sadzeniem ziemniaków. Są raz na rok, więc nie za często, ale jednocześnie można sobie na nie czekać. Sympatyczne, ale się obśliniłam, więc powinnam się obrazić na Marleya. Wyścig był też całkiem spoczko. Konik mi tutaj zasłania śliczny wianek. No. Więc niedługo zobaczymy się w kolejnym odcinku. I pa!